Bartłomiej S. złożył rezygnację ze stanowiska wicemarszałka województwa śląskiego. Został zatrzymany przez CBA w środę. Usłyszał dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Paweł Jędruśk. Na razie w sprawie niewiele wiadomo. Prokuratura informuje tylko, że Bartłomiej S. usłyszał dwa zarzuty. Wobec niego skierowano do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a sąd przychylił się do tego wniosku. Są to zarzuty o charakterze korupcyjnym dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnionymi przez niego funkcjami. Chodzi o pełnione przez niego funkcje zarówno wicemarszałka województwa śląskiego, jak i wiceprezydenta Częstochowy. Wiadomo, że Bartłomiej S. złożył wyjaśnienia, ale prokuratura nie informuje, czy przyznał się do winy. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszały jeszcze trzy osoby. Jak przekazała prokuratura, dotyczą one wręczenia korzyści majątkowej Bartłomiejowi S. Dziś Bartłomiej S. złożył rezygnację z pełnienia funkcji wicemarszałka województwa.